Hej, cześć, witajcie w nowym 50. odcinku Video News. Dzisiaj dowiecie się, które smartfony Microsoftu otrzymają aktualizację do Windows 10 oraz jak wygląda Samsung Galaxy S6. Złożymy również życzenia z okazji urodzin Facebooka, a także sprawdzimy, jaki prezent przygotował Ubisoft dla tych, którzy Assassin's Creed Rogue zamówią przedpremierowo. Microsoft wprawił w niemałą konsternację posiadaczy smartfonów z Windows Phone poprzez publikowanie różnych, sprzecznych informacji na temat aktualizacji do wersji 10. Na szczęście mamy już oficjalne stanowisko podane przez Gabrielle Aul. Zapowiedziała ona, że Windows 10 trafi nawet na budżetowe smartfony wyposażone w 512 MB pamięci RAM. Tym samym odetchnąć mogą użytkownicy najpopularniejszego modelu, czyli Lumi 520. Już wkrótce udostępniona zostanie testowa wersja mobilnego Windowsa 10, jednakże do sieci wyciekły już screeny nowej ery wśród smartfonów z WP, a właściwie z Windowsem na pokładzie. Niestety jedynie w wersji chińskiej, jednakże i tak widać, że szykują się spore zmiany. Konsole nowej generacji, czyli PlayStation 4 oraz Xbox One już lekko się zestarzały. Chociaż premierę na różnych rynkach oba urządzenia miały w różnym czasie, to od oficjalnej prezentacji obu konsol minęły już prawie 2 lata. Forbes wywołał temat nowych, odświeżonych wersji tych urządzeń. Nie będą to jednak zmiany rewolucyjne, bowiem przy współpracy z firmą Netflix konsole mają pozwolić na odtwarzanie filmów w 4K i 60 FPS-ach. Być może jednak w przyszłości zarówno Sony, jak i Microsoft będą chciały wypuścić podrasowane wersje konsol, które umożliwią wyświetlanie gier w wyższych detalach i rozdzielczościach, choć na razie nie ma oficjalnych informacji. Czas leci. Najlepszym dowodem na to są 11 urodziny Facebooka. Przez ponad dekadę witryna Marka Zuckerberga stała się najpopularniejszą marką w internecie na całym świecie. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez grupę Gmuse wynika, że z tego serwisu korzysta 3/4 użytkowników sieci. Jeszcze w 2007 roku Facebooka w Polsce odwiedziła jedna osoba na 100, a 3 lata później aż 4 na 10, czyli 39%. Dziś to już dużo większa liczba, bowiem 78,6% polskich użytkowników sieci, co oznacza około 16,85 miliona osób. Na temat popularnego Face'a można usłyszeć różne opinie. Dla jednych jest to dobra platforma do komunikowania się z znajomymi i śledzenia ich życia, natomiast inni uważają ją za narzędzie do inwigilacji i nieuzasadniony trend. Napisz w komentarzu, jaka jest Twoja opinia. Szwedzkie studio Fat Shark Games zapowiedziało nową grę osadzoną w uniwersum Warhammer o podtytule End Time Vermintide. Gatunek jest jednak sporym zaskoczeniem, bowiem to kooperacyjna gra akcji, w której wydarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Twórcy powiedzieli, iż zaimplementowali do gry elementy strzelanek, jak i walki wręcz. Vermintide przeniesie graczy do oblężonego miasta Uberstrake, gdzie w czteroosobowych zespołach będziemy walczyć z hordami wrogich stworów zwanych Skywenami. Do dyspozycji zostanie oddanych 5 postaci o różnych stylach gry, zdolnościach, osobowościach i o różnym wyposażeniu. Twórcy zapowiedzieli, że sama gra i pojawiające się w niej elementy pozostaną wierne uniwersum. Premiera Warhammer End of Time Vermintide planowana jest na drugą połowę bieżącego roku. Platformami docelowymi są komputery osobiste oraz konsole PS4 i Xbox One. Do sieci trafiło kilka zdjęć Galaxy S6, które przedstawiają metalowy korpus tego smartfona. Oczywiście jest to nieoficjalny wyciek, ale nie trudno zauważyć podobieństwa do telefonów iPhone. Objawiają się one nie tylko w zaokrąglonych kształtach, ale nawet poprzez rozmieszczenie portów. Zmianie ulec ma umiejscowienie czujnika tętna, a także diody, które są obecne tym razem z boku urządzenia. Premiera flagowca Samsunga już 1 marca podczas Samsung Unpacked 2015. Assassin's Creed Rogue zgodnie z zapowiedziami zmierza na PC. Oprócz daty premiery, Ubisoft ostatnio poinformował także o małym prezencie. Gra przeniesie graczy do XVIII wieku w czasy wojny siedmioletniej. Wcielamy się w Shea Patryka Cormaca, który wspierając Templariuszy walczy z klanem asasynów. Role są więc odwrócone. Mechanika rozgrywki pozostaje jednak taka sama, a fabuła stanowi zakończenie historii rozpoczętej w Trójce i kontynuowanej w Black Flag. Do zamówienia przedpremierowego za 179,90 dodane zostaną dwa rozszerzenia DLC, oblężenie fortu de Sable i pakiet odkrywcy
oraz bonusową grę z serii Assassin's Creed. Oprócz tego Francuzi opublikowali także minimalne wymagania sprzętowe. Zarówno je, jak i pełną listę bonusów znajdziecie w rozwinięciu wideo news odcinek 57, link w opisie i w adnotacji. Najważniejszą informacją jest jednak data premiery, która została ustalona na 10 marca. From Software podzieliło się nowinkami na temat Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Jest to odświeżona i ulepszona wersja drugiej odsłony tego cyklu, która skierowana jest przede wszystkim na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One, gdzie oprócz dodatkowej zawartości obecna będzie również lepsza oprawa graficzna w rozdzielczości 1080p i 60fps. Oczywiście tytuł ten pojawi się także na starych konsolach. Producent nie pozostaje gołosłowny i zaprezentował filmik, który obrazuje różnice między wersjami gry. Premiera Dark Souls 2 Scholar of the First Sin planowana jest na 7 kwietnia. W ubiegłym tygodniu miał miejsce jeszcze jeden wyciek, tym razem dotyczący Galaxy S6 Edge. Potwierdzają się pogłoski na temat tego, że ekran tego urządzenia będzie zakrzywiony z dwóch stron. Koreańskie media dotarły do grafiki przygotowanej przez jednego z lokalnych sprzedawców. Przedstawiono na niej Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge. Również ten telefon ujrzy światło dzienne już 1 marca. W dzisiejszej ciekawostce przedstawiam Wam smartfon, o którym marzy wiele osób. Jest to urządzenie z dwoma systemami operacyjnymi na pokładzie, koncepcja utworzona przez Chińczyków. Firma Weiyan pracuje nad smartfonem z funkcją Dual Boot, który oferować będzie Windows 10 oraz Android 5.0 Lollipop. Urządzenie o nazwie Sofia będzie wyposażone w 5-calowy ekran Full HD, 2 GB pamięci RAM oraz kamery 13,5 MP. Co więcej, producent ma zadbać też o interesującą stylistykę, co zdają się potwierdzać pierwsze grafiki. Chcielibyście taki telefon? Piszcie w komentarzach. To wszystko w tym odcinku Video News. Jak zwykle dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i gorąco zachęcam do klikania łapek w górę i pisania komentarzy pod tym odcinkiem. Wbijajcie także na nasze profile na portalach społecznościowych, stronę główną oraz inne firmy na wideotesty. To tyle, do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!